W dzisiejszym odcinku postanowiłem Ci przedstawić najbardziej męski samochód na świecie. I wiem, że żyjemy w czasach, w których nie można używać słowa męski, bo dzisiaj wszystko musi być takie uniwersalne, różnorodne i kolorowe. No i dokładnie takie dziś tworzy się samochody fikuśne, kolorowe, które mają pasować niby wszędzie, no i niby do każdego. No ale ja chciałbym pójść pod prąd, bo wiesz, to jest kanał z innej perspektywy. Więc chciałbym dzisiaj Ci przedstawić najbardziej męskie auto, jakie kiedykolwiek powstało. Chodzi mi o auto, które pasuje do faceta z charakterem, który nie boi się pokazywać, że jest facetem i lubi wyzwania. Więc nie może to być ten samochód. Bo owszem, to jest kawał męskiego auta, ale przez swoją strukturę czujesz się w nim jak w bunkrze, czyli czujesz się w nim zbyt bezpiecznie. A mnie chodzi o auto, które może ugryźć. I taki Ariel Atom nie tylko Cię pogryzie, ale także przeżuje i wypluje. No ale to taka zabawka torowa, a nie drogowe auto. Więc jako taki męski samochód do głowy przychodzi mi tylko jeden model. Jest to Żmija i uważam, że właśnie Żmija to jeden z najbardziej męskich samochodów, jakie pojawiły się na drogach. I w tym odcinku LCM postaram Ci wytłumaczyć, dlaczego tak uważam. A całość, jak zawsze, będzie z innej perspektywy. Zacznijmy od tak zwanego tła, czyli z jakiego powodu powstał taki samochód jak Viper. I podam Ci trzy powody. I wszystkie są męskie, jak uścisk Arnolda Schwarzeneggera. You son of a bitch! Więc po pierwsze Primo chcieli przetestować nowe sposoby produkcji, a to wiąże się z ryzykiem oraz wyjściem ze strefy komfortu. Po drugie chcieli mieć samochód, którym będą się mogli popisywać. Tak jak to było w latach 80., gdzie faceci lubili się po prostu popisywać. No i po trzecie, Bob Lutz, to jest prezes Chryslera, bo marka Dodge należy do Chryslera, więc ten gościu jeździł takim autem. A to jest surowe i hardkorowe auto, które stworzył sam Carroll Shelby. Ten, co pomógł Fordowi skonstruować Forda GT40. Więc Bob Lutz chciał mieć podobny samochód do Shelby Cobra i dlatego na targach w Detroit w 1989 roku pojawiło się to. Płaska czerwona Żmija, która miała być tylko i wyłącznie konceptem, którym Dodge miał się popisywać na targach. No ale ten model tak spodobał się publiczności, że pomimo problemów finansowych Chryslera podjęli decyzję, aby go zrobić. Więc powstał tak zwany Team Viper, a było to 85 ludzi, którzy dobrowolnie się zgłosili, że chcą tworzyć ten projekt. I to był męski projekt, bo przypominam, że tak wyglądał koncept. Czyli mamy niski, płaski samochód, który jest wielkości naleśnika. A jego podwozie skrywa elementy z tego modelu. Dokładnie tak, Viper miał części z Dodge Dakota, który jest po prostu pick-upem. No i to właśnie to było to wyjście spoza strefy komfortu, czyli wykorzystanie części, które teoretycznie nie pasują do sportowego auta. I tak samo było z silnikiem. To co widzisz, to jest silnik z konceptu i to jest taki, no powiedziałbym, Matrix, bo tutaj jest silnik V6 połączony z silnikiem V4, aby dać V10. No a że nie mieli silnika V4, to z drugiego silnika V6 ucięli dwa cylindry i tak powstał ten silnik. Znowu drugi egzemplarz, bo były dwa, miał także silnik V10 i ten dostał silnik V10, który przeznaczony był do takiej ciężarówki, czyli do Dodge Rama. No ale nie można tak sobie włożyć silnika z ciężarówki do auta sportowego, bo one mają zupełnie inną charakterystykę. No ale na szczęście Chrysler w 1987 roku kupił pewną markę. I niech się sama przedstawi. Dokładnie tak, Chrysler miał w swoim portfolio markę Lamborghini, więc oni za zadanie dostali zrobić ten silnik do Vipera w oparciu o konstrukcję tego silnika, który był do Dodge Rama. No dobra, to co z tego wyszło?
Gotowy Viper pojawił się w 1992 roku i spójrzmy na niego pod kątem męskiego auta. Po pierwsze, nazwa Viper, czyli żmija, czyli brzmi groźnie, a o to tutaj chodzi. Po drugie, wygląd, który mówi nam, że wsiadać się do niego będzie kiepsko, a to dodaje mu męskości. No i jeśli chodzi o wsiadanie, to musisz wiedzieć, że ten samochód nie ma zewnętrznych klamek i otwierało się go, zaprezentuje to sam Jeremy Clarkson. Uchwyt do otwarcia masz w środku, co jest mega niewygodne, ale to dodaje mu męskości. No ale zapytasz, jak się go otwiera, jak szyba będzie zamknięta? Nie musisz się tym martwić, ponieważ ten samochód nie ma szyb. Dostajesz taki daszek, który zakładasz, jak pogoda zrobi się paskudna. Ogólnie mówiąc, ten samochód jest po prostu surowy, a to znaczy niepraktyczny i do tego ma wielką żmiję pod maską. Wielką żmiję, bo Amerykanie kochają swoje V8, a tutaj mamy dwa cylindry więcej, bo to jest wspomniane V10, które opiera się na silniku od ciężarówki i silnik ten, pomimo tego, że zrobiło go Lamborghini, jest surowy jak reszta auta. Nie ma tutaj turbiny, kompresora, a nawet czterech zaworów na cylinder. Inaczej mówiąc, jednostka jest prosta jak cep, ale też bije jak cep. Pod maską mamy wspomniane V10, 8 litrów pojemności, 400 koni oraz 630 Nm momentu obrotowego oraz zero systemów pomocniczych, czyli kontroli trakcji czy nawet ABS-u. To jest męskie auto. Jeszcze jedna ważna rzecz, która dodaje mu męskości i popatrz na ten film. Tutaj widać, że przy przegazówce ugina się trawa. A to dlatego, że model ten wydechy ma w progach, przez co przy pałowaniu próg się nagrzewa i można sobie nogi przypalić, wsiadając czy wysiadając z auta. Kolejny punkt, który pokazuje, jak męski jest ten samochód. Jeden z recenzentów tak o nim napisał. Jazda Viperem jest jak granie w ping-ponga kijem do baseballa. Więc żmija pojawiła się w 1992 roku, ale z czasem się zmieniała, dlatego sprawdźmy, czy te zmiany zmieniły charakter Vipera. I tak. W 1996 roku pojawiła się wersja z dachem oraz szybami czy klimatyzacją. Model ten dostał nazwę GTS i to była taka bardziej cywilna wersja Vipera. Jednak najgorsze było co innego. Ten model stracił boczny wydech i teraz był jak w każdym innym samochodzie, czyli z tyłu, co odebrało mu trochę męskiego charakteru. Tak samo było w modelu RT10, czyli w wersji otwartym dachem, ale na szczęście nowe modele miały więcej mocy. Teraz model GTS, czyli zamknięty, miał 450 koni, a wersja Cabrio 415. Ale później także dostała to samo co GTS, czyli 450 i była tak samo brutalna. Jednak w tych modelach oprócz większej mocy był także ABS czy poduszki powietrzne, czyli żmije stały się bardziej cywilne. Ale Dodge wiedział, jak wrócić z Viperami do surowości, więc wysłał je na wyścigi. Modele te nazywały się GT2 i przygotowane były stricte pod wyścigi. I na 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 1998 roku Vipery zajęły dwa pierwsze miejsca w swojej klasie. Tak samo było rok później, następnie wygrana na wyścigach na torze Daytona czy tam Sebring. Viper nie tylko był groźny, ale także skuteczny na torze i dzięki temu pojawiły się specjalne drogowe wersje. Jak choćby ten model GTS z dopiskiem R, który pomalowany był na kolor wyścigowych modeli. Do tego silnik był lekko podrasowany, bo miał teraz 460 zamiast 450 koni. No i miał specjalny pakiet aerodynamiczny, jak choćby ogromne skrzydło. No i właśnie ten model był natchnieniem do stworzenia innego modelu, czyli ACR. No a model ACR zapoczątkował serię najbardziej męskich modeli Vipera. Pierwszy pojawił się w 1999 roku, miał 10 koni więcej, tak jak GTS-R. A do tego był lżejszy, bo pozbawiony klimy i innego niepotrzebnego sprzętu. Do tego zawieszenie sportowe, bo celem tego auta było przeniesienie doznań auta torowego na publiczne drogi. No i właśnie ACR, czyli American Club Racer, rzucił się na pewien tor, aby pobić rekord dla samochodów produkcyjnych. Jaki tor? Zanim Vipery ACR pojawił się na torze Nürburgring, to pogadajmy najpierw o trzeciej generacji. Nie, najpierw to. W 2000 roku pojawił się taki koncept, czyli GTS-R, który był zapowiedzią zupełnie nowego Vipera, na którego przyszło nam czekać aż do 2003 roku. I nowy model wprowadzał kilka męskich zmian. Po pierwsze był to silnik, który teraz miał 8,3 litra pojemności i równo 500 koni i zjadał opony jak żmija swoją ofiarę.
Po drugie, najpierw pojawił się model Cabrio, czyli w 2003 roku i dopiero w 2006 roku pojawiła się wersja coupé. No i teraz jeden i drugi model nazywają się Dodge Viper SRT10, a SRT oznacza Street and Racing Technology. I to jest taki specjalny zespół od marki Chryslera. Coś jak dział M Performance od BMW czy Nismo od Nissana, która zmienia zwykłe modele na niezwykłe modele. Ich popisowym produktem jest właśnie Dodge Viper SRT. A o samym SRT będzie w innym odcinku. Serio, mam już wstępnie przygotowany odcinek, więc kliknij suba i dzięki temu na pewno go nie przegapisz. No a wracając do Vipera i jego męskiego charakteru, to ta generacja znowu posiada to. Chodzi o ten otwór tutaj, który mówi nam, że znowu mamy wydechy w progach. Więc powołując się na kultową scenę z Killera... Może panu zrobić kanapki albo smażyć jajka? Cycki se usmaż! Właśnie na Viperze można było sobie jajka usmażyć. Do tego bekon i przy okazji nogi jak wysiadamy czy wsiadamy do tego auta. Viper to męskie auto, które postanowiło pokazać, że jest także skuteczne. Kolejne zmiany w Viperze zaszły w 2008 roku i wtedy była to już tak zwana czwarta generacja. I z wyglądu model ten bardzo przypomina poprzednika, ale pod maską mamy mocno dłubnięty silnik. Grzebało przy nim SRT, ale także McLaren Automotive i Ricardo Consulting Engineers. I teraz Viper ma 8,4 litra pojemności oraz 600 koni i 760 Nm momentu obrotowego. Do tego system zmiennych faz rozrządu, nową skrzynię, nowy mechanizm różnicowy, a wszystko po to, aby... pobić rekord toru Nürburgring w 2009 roku dla samochodów produkcyjnych. I udało się to zrobić w modelu ACR, czyli najbardziej męskiej wersji. Nie będę tutaj mówił o czasach, bo tam to zrobiłem, ale za to wspomnę, że w 2010 roku pojawiła się inna specjalna wersja. Dodge Viper SRT10 ACR 1.33 Edition, a to specjalna wersja, która ma upamiętnić rekord dla samochodów produkcyjnych na torze Laguna Seca. Ustanowiony w 2009 roku i 1.33 odnosi się oczywiście do czasu. Do tego w 2011 roku Dodge Viper pojawił się jeszcze raz na Nürburgringu, bo jego czas został pobity przez Lexusa LFA Nürburgring Edition. Więc chłopaki z SRT przygotowali kolejną żmiję. Tym razem był to model ACR-X, który znowu pobił czas dla samochodów produkcyjnych na torze Nürburgring. Czyli mamy kolejny dowód na to, że proste i męskie auto jest także mega skuteczne. Następny rok 2011 to także ostatni model Vipera. I pojawiła się taka oto finalna wersja i Viper udał się na długi zimowy sen. Viper w 2011 roku zniknął z rynku, aby się odrodzić w 2013 roku, ale już nie jako Dodge. Tym razem model ten nazywa się oficjalnie SRT Viper, a nie Dodge Viper. No ale jeszcze ciekawsze jest to, że w 2015 roku znowu wrócili do nazwy Dodge. Taka tam polityka. Co do samego Vipera, to jego charakter pozostał, czyli długi przód, napęd na tył, czy wydechy w progach. No ale za to także mamy poprawiony praktycznie każdy aspekt tego auta, bo teraz ma choćby kontrolę trakcji. Do tego silnik ma więcej mocy, bo 650 oraz 814 Nm momentu obrotowego. Więc jest czym zjadać opony. Do tego pojawiły się przeróżne torowe wersje, jak... choćby nowy ACR, czyli najszybszy amerykański samochód na torze Nürburgring, który próbował znowu pobić rekord dla samochodów produkcyjnych, ale coś poszło nie tak. W kartach masz link do tego filmu. Pojawiły się także inne torowe wersje, jak Viper TA, czyli Time Attack, czyli do wyciskania lepszych czasów. Potem była wersja Time Attack 2.0, czy kolejny model, który upamiętniał pobicie kolejnego rekordu na torze Laguna Seca. I teraz to był 1.28 Edition. Viper to drogowa i torowa bestia, która pokazuje, że Amerykanie wiedzą, jak zrobić super sportowe auto. Jednak w 2017 roku jego przygoda dobiegła końca i z fabryki wyjechał ostatni Viper.
No cóż, model ten po prostu się nie sprzedawał, bo dziś już nie lubimy takich męskich samochodów, do których trzeba mieć silną rękę, bo inaczej pożre cię w całości. Jak dla mnie, Viper to najbardziej męskie auto, jakie pojawiło się na ziemi. Ogromny, wolnocący silnik, manualna skrzynia biegów, napęd na tył i ta nazwa budząca grozę. Będę za nim tęsknić. A ty? Więc dla mnie Viper to najbardziej męskie auto, jakie pojawiło się na drogach. Zgadzasz się, a może nie? Daj znać w komentarzu. Jak się podobało, to nie zapomnij nas wesprzeć łapką w górę i pamiętaj o subie, bo wiosna idzie, a to znaczy, że może znowu cię czymś zaskoczymy. Zapraszam także na nasze inne miejsca, linki tam na dole masz w opisie. I jakbyś chciał taki kubek, znaczy jakbyś chciał, aby herbata albo twoja kawa nabrała większego charakteru, to musisz mieć taki kubek i na dole masz informacje, jak go zdobyć. No i najważniejsze, pamiętaj, musisz o tym pamiętać i ogłaszać światu, że życie jest za krótkie, by jeździć autem bez charakteru. No a że nie mieli silnika V4, to z drugiego silnika V6 ucięli dwa cylindry i tak powstał ten silnik. Czyli V6 plus V6 minus 2 jest V10, dobrze, nie? Nie, bo już się pogubiłem.